Na pewno przez ostatnie 3 lata sobie postawiliśmy wysoką poprzeczkę, bo zajęliśmy 5., 4., teraz jest 3. miejsce. Na pewno byśmy chcieli iść dalej do przodu i dla mnie najważniejsze jest to, żeby nasz zespół robił krok do przodu pod względem sportowym. Jak będziemy robić pod względem sportowym, to jestem spokojny wtedy o wynik. Dokładnie taka jest nasza filozofia budowania zespołu od samego początku. Jak z Tomaszem Wróblem podjęliśmy ten cały projekt, to chcieliśmy zostawić 5–6 doświadczonych zawodników, a reszta młodych zawodników i co roku dokoptowujemy nowych zawodników. Na pewno odszedł Antoni Łangowski, który stanowi dużą wartość, ale ci młodzi zawodnicy, którzy byli, teraz są, robią postępy, stanowią coraz większą wartość. Tak samo myślę, że ci, którzy przyszli, mogą stanowić dużą wartość. Na pewno potrzebują troszeczkę czasu, ale są w stanie nam dać już jakąś dobrą jakość. Po kontuzji wraca Kamil Mokrzki, już nie ma zielone światło, już niedługo wierzę w to, że też wróci do pełnej swojej dyspozycji. Także jestem gdzieś optymistycznie nastawiony do tego naszego zespołu, naszego poziomu sportowego. Na pewno pierwsze mecze się rządzą swoimi prawami i tu trzeba być dobrze przygotowanym pod względem taktycznym i motorycznym. Szczecin, z tego co obserwowałem teraz w tych przygotowaniach, grał dobrze, wygrywał sparingi z mocnymi przeciwnikami, także czeka nas bardzo ciężki mecz i każdy musi siebie wyjść na boisko i dać 100% i to wierzę, że nam da sukces. Na pewno w tym sezonie będą nam też pomocni nasi kibice, którzy pod koniec sezonu, ich było coraz więcej, zrobili, szczególnie w tym ostatnim meczu, cudowne widowisko, które nam pomogło zdobyć ten brązowy medal i serdecznie w tym sezonie ich zapraszam na pierwszy mecz inauguracyjny i pozostałe. Przed sprzedaży są już bilety, a także karnety. Także zapraszam wszystkich kibiców chętnych, którzy chcą tworzyć z nami w tym sezonie historię, nową historię, lepszą historię. Ja w to wierzę i wy nam jesteście tego potrzebni. Dziękujemy! 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 Dziękujemy!